Drodzy, taka krótka refleksja na temat tego, byśmy odzyskali siebie. Odzyskaj siebie. Odzyskuję siebie. Co to znaczy? Tak bardzo króciutko, kochani, bo przychodzą do nas takie momenty, takie doświadczenia, kiedy czujemy się lekko, czujemy się szczęśliwi. Czujemy, że jesteśmy mocą, jesteśmy miłością. Może jest mało takich chwil, a może jest to stan permanentny, a może pojawia się często, albo czasami odchodzi. I to, co pragnę powiedzieć, to zaprosić każdego z Was, każdego z nas, do tego, byśmy mogli się zatrzymać i przyjrzeć się, zobaczyć, zaobserwować ten stan, kiedy czujemy się w swoim ciele, tak jakbyśmy odzyskali to ciało. Powiem Wam, że to jest niesamowite, kiedy ciało jest lekkie, kiedy jelita są puste, kiedy wszystko w brzuszku się uśmiecha, nagle zaczynamy czuć siebie jako energię, która jest lekka, która płynie. To jest coś cudownego. To jest stan, myślę, że każdy, kto gdzieś tam doświadczył jakiegoś postu, głodówki, czegokolwiek, to stan lekkości. Oczywiście pomijając te momenty, kiedy głodówka czy ten post oczyszczał nasze ciało i wtedy nie czuliśmy się fajnie. Ale moment, kiedy gdzieś tam dbamy o tą czystość ciała, o tą wolność od toksyn, od różnych tych wszystkich jakichś przetworzonych rzeczy, to ten stan lekkości, szczęśliwości ciała jest nie do przebicia. Po prostu to jest tęsknota za sobą, która ujawnia się i po prostu nagle objawia się w nas poczucie: wow, to jest moje ciało. To jest coś, co po prostu się uśmiecha w każdej komórce swojej. To jest cud. I to jest jedna rzecz. Inna rzecz, kiedy nagle gdzieś tam uwalniają się te wszystkie ograniczające przekonania. Przekonania, które gdzieś tam zawsze mówią, że nie mogę, nie potrafię, taki słaby jestem i tak dalej. To w ogóle wszystkie te programy, które nam narzuca zbiorowa świadomość, ta cała kontrola, Matrix i tak dalej. I nagle odkrywamy, że możemy myśleć o sobie jako o nieograniczonych istotach, boskich istotach, wolnych istotach, istotach, które są miłością. I zaczyna to, te myśli być wręcz naszą codziennością, naszą radością, pieśnią. We wszystkim. To jest niesamowite, jaki wtedy pojawia się stan, który integruje się z naszym umysłem i ciałem. I jeszcze dodając tą kwestię związaną z emocjami, kiedy nagle gdzieś tam jakakolwiek emocja się pojawi, to, która może jest niechciana, to my w takim wewnętrznym zrozumieniu, świadomości, samoświadomości uśmiechamy się, widzimy: wow, coś wzbudziło moją emocję, która jest nie do końca taka jakaś chciana. Więc to już jest coś. Mam nauczyciela, który pokazuje mi jeszcze tak wiele we mnie, które coś, co po prostu potrzebuje się tak przytulić, ukochać. Bo w zasadzie przez emocje my odkrywamy siebie, odkrywamy tą naszą przestrzeń, tą przestrzeń zranioną, która tak naprawdę ona tylko nam mówi: kochaj. Kochaj, ukochaj, zaakceptuj, wybacz, podziękuj. Ale tak ilekroć będziemy się z tym zmagać i ilekroć jakaś zdarzenie będzie przywołane i będą od razu te emocje znowu przychodziły, to takie niechciane, takie ciężkie i tak dalej, to tylko to nam pokazuje, że nie przetrawiliśmy czegoś, coś nie zostało kochane. Wciąż mamy pod tym dywanem jeszcze jakieś energie, które są zaczopowane. To jest całość, to jest całość. Ciało, emocje, nasze myśli, przekonania. Kochani, odzyskajmy siebie. To jest właśnie czas na odzyskiwanie siebie, żeby zobaczyć siebie w tym całym
tańcu, emocji, myśli, ciała fizycznego zaobserwować w takim przyjęciu siebie w całości, w takim ukochaniu. Ale to ukochanie polega właśnie na tym, że patrzymy, obserwujemy siebie, jesteśmy świadkami, bez oceniania, bez osądzania, widząc te wszystkie rzeczy, te wszystkie relacje, które są, które zachodzą między właśnie tymi ciałami, między emocjami, myślami, ciałem fizycznym. Niech się dzieje. To jest cudowność naszego życia. Cudowna przygoda. Okej. Okay. Miłego dnia. Hejka.